dwa wydarzenia były najważniejsze. Pierwsze to rejestracja partii, bo rejestracja partii miała miejsce właśnie w tym roku, także początek funkcjonowania. Długo zajęło sądowi zarejestrowanie partii Ruch 11 listopada. Dokładnie, także, ale będzie to partia rzeczywiście zarejestrowana w roku, który przypada na stulecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Natomiast no, najważniejszym później wydarzeniem, no to niestety smutne wydarzenie z jednej strony, ale i myślę, że też i radosne z drugiej strony, czyli opuszczenie partii przez jednego ze współzałożycieli, byłego prezesa Mariana Kowalskiego, wszyscy o tym wiedzą. W pierwszym momencie myśleliśmy, że jest to cios i rzeczywiście tacy byliśmy, no smutno nam było i byliśmy no tak pozostawieni. Myśleliśmy, że to będzie rzeczywiście jakieś wydarzenie negatywne, ale okazało się, że to, co Paweł powiedział, że jest taka już zmiana w naszych widzach, taka zmiana w tych osobach, które chcą się zaangażować w budowanie też środowiska partyjnego, że one nie idą za osobą, one idą za ideą. One idą za ideą i to, że jednej osoby już nie ma na tym pokładzie, ważnej osoby, wydawało się, to nie zmienia faktu, że dalej idea jest ważna dla naszych widzów, dla sympatyków partii, dla członków partii. Partia działa dalej, partia się organizuje, poszerzają się struktury, też wszelkie sprawy formalne, które są związane i niezbędne, idą do przodu. Także wydarzenie, które wydawało się, że będzie przełomem w takim negatywnym sensie, okazało się przełomem w sensie pozytywnym, bo dało nam też motywację, napęd i też dostaliśmy taki duży, pozytywny właśnie feedback od naszych widzów, który też nam daje poczucie i sens działania i też przynagla nas do działania. No właśnie, to odejście Mariana Kowalskiego to było dla ciebie największe rozczarowanie tego roku, czy najważniejsze wydarzenie, jeśli chodzi o partię? Z całą pewnością nie było to jakieś rozczarowanie. Cieszę się, że tak się stało. Dobrze się stało. Myślę, że taka jest rola środowiska Idź Pod Prąd i myślę, że taka jest rola i idea partii Ruch 11 listopada, żeby Polacy nie musieli iść za ludźmi, za wodzami, tylko żeby mieli ideę i wartości, które niezależnie od tego, kto będzie liderem, będą Polaków przy pewnej idei skupiały. I myślę, że dzieje się coś niepowtarzalnego, a mianowicie no nie wiem, użyję takiego określenia, że po raz pierwszy w historii Polski pojawiła się formacja, środowisko, grupa ludzi, którzy mają, nie muszą mieć człowieka lidera, tylko mają wspólne wartości, mają wspólne idee i trwają przy nich. No, nie da się ukryć tego, że w jakiś sposób są to wartości i idee, które czerpane są z Biblii. Robi się w Polsce wokół naszego środowiska coś podobnego jak w Stanach Zjednoczonych ruch republikański. Przecież oni nie mają tak naprawdę jakiegoś jednego lidera, tylko są skupieni jakby przy pewnej idei. I tam fundamentem tamtego państwa są wartości, które oni już kilkaset lat zaczerpnęli z Biblii. I w Polsce to się zaczyna dziać. I to, że odszedł Marian, to bardzo dobrze, bo Marian chyba tego nie rozumiał. Dobrze się stało, bo wielu ludzi no, postrzegało go jako wodza, który może doprowadzić do wolnej Polski. Wódz, który nie ma mocnych przekonań, który zmienia te swoje tezy, o tak o, jak chorągiewka na wietrze, to jest żaden wódz. To jest gorzej niż brak jakiegokolwiek wodza. Nie? Także w tym sensie rozumiem, że dobrze się stało, że prawda wyszła na jaw. Nie? Że Marian nie potrafi być wierny dłużej jakiejś idei. Stosunkowo chyba najdłużej był wierny tej idei, którą tu razem realizowaliśmy. No, ale wybrał jak wybrał. Wielu ludzi zobaczyło w tym momencie prawdę i to jest cenne. I to jest cenne, bo tak ważny ruch, który ma zmienić Polskę, dać Polsce niepodległość, dać Polsce całkowicie nowy fundament duchowy, bo mówimy o antykomunizmie, to jest niepodległość Polski,
bo na razie dalej jesteśmy w okowach na różny sposób komunizmu, i dać nowy fundament. To jest pierwsza biblijna partia w historii Polski. No, nie może mieć jako przywódcę człowieka, który absolutnie nie wpuścił tych wartości do głębi swojego wnętrza, zatrzymał się tylko na hasełkach czy zewnętrznych jakichś kopiowaniu pewnych rzeczy. Także w tym sensie dobrze się stało, choć nie powiem, żeby mi nie brakowało Mariana jako tu sparring partnera, nie? Zawsze jego celna riposta, dowcip, jakieś dziwne takie skojarzenia, historie z życia, z filmów, no to jest miód, to tego żałuję, to jest wartość, która tu rozgrzewała także was, naszych widzów, to było fajne. No niestety z jego wyboru się skończyło. No to chyba najważniejsze wydarzenie to to, że trwamy i się rozwijamy. Ja bym to nazwał jako pewien ciągłość trwania, nie? Że to jest dla mnie stale widzę to jako coś niezwykłego, że udało się nam zebrać takich Polaków, którzy przyzwyczajeni czy poświęceni są działaniu długodystansowemu. Projekt Iść pod prąd to jest każdego dnia zadziwienie, że trwacie z nami, że Polacy są zdolni do działań nie tylko na krótką metę, nie romantycznych zrywów, ale do takiej pracy organicznej. My całkowicie poszliśmy inną drogą. To zresztą jak marszałek Piłsudski powiedział. My poszliśmy inną drogą i my doszliśmy do niepodległości. Tak widzę to, co jest najważniejsze w działaniu Idź pod prąd. W tym roku. Prawdopodobnie bym powiedział to samo w poprzednim. Jeśli chodzi o takie wydarzenie punktowe, to na pewno wyjazd do Stanów Zjednoczonych był kolejnym takim popchnięciem naprzód. Ta akcja ulotkowa, którą widzicie już na ulicach, którą widać w internecie, z których cały czas świnie z rządu czy z PiSu muszą się tłumaczyć, że to nieprawda, że PiS oni przyjmuje imigrantów, że tak, oni go nie przyjmują, chowają się po kiblach w ONZ-cie. No to jest, myślę, w dużej mierze też zasługa widzów telewizji Idź pod prąd, po części jakaś tam nasza zasługa. No jest to rok tragiczny, bo jest to rok faktycznie kontynuacji tego pałacowego zamachu stanu i niszczenia Polski. Ten rząd, który teraz jest w Polsce, przypomnijmy, nie jest to rząd wybrany przez polskich obywateli. Rządzi Polską, można powiedzieć, uzurpator, ktoś z nadania naczelnika państwa, Jarosława Kaczyńskiego. Znaczy, to też jest uzurpacja, bo nie jest, naród go nie wybrał na żadnego naczelnika. Tak, nie? Który dalej też nie został tak jest jakby... Posłem, tak? No dokładnie. Szefem partii rządzącej i tyle. No. Jest to tragiczne. To, co się dzieje w gospodarce, mamy bardzo wiele sygnałów niepokojących, mimo propagandy już praktycznie na wzór PRL-u, która trąbi głośno o samych dobrych wskaźnikach. To, co mówią przedsiębiorcy, to, co mówią zwykli ludzie, to są czarne chmury, które się zbierają nad Polską i niestety perspektywa dalszych rządów Małowieckiego, jak czasami nazywamy. Małowiecki, tak. To jest po prostu, no to jest powrót do socjalizmu, bo rządzą nami etatyści i socjaliści. My tak to widzimy. Cały poprzedni rok, no niestety, był czasem smutnym. Był czasem coraz poważniejszego ogłupiania Polaków. Był czasem zmarnowanym. Był czasem przyjęcia setek tysięcy imigrantów i nic to pozytywnego Polsce nie da. Jest czasem zmarnowanym także z punktu widzenia tej dziedziny życia społecznego, która mnie szczególnie interesuje, a mianowicie dostępu do broni palnej, bo oto mija kolejny rok, w którym rządząca socjalistyczna partia, skrajnie socjalistyczna partia Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiła nic w sprawie dostępu do broni palnej. Rok 18 jest rokiem jubileuszu, przynajmniej w tych formalnych przekaźnikach, i partia Prawo i Sprawiedliwość czeka do kolejnego roku, aby założyć Polakom i w tej dziedzinie kaganiec. Mam nadzieję, że Polacy na skutek również działalności
członków partii Prawo i Sprawiedliwość. Zaczną się budzić. Ja zacznę od Idź Pod Prąd. Ja uważam, że właśnie ta akcja Say Yes to Taiwan, Say No to China jest naprawdę była wspaniała, bo ona nie tylko no, była takim poparciem dla Tajwanu, za które Tajwańczycy byli wdzięczni i jakby w dużym stopniu mówili o Polsce, a komuniści chińscy się pocili i kazali się polskim komunistom tłumaczyć, ale także dlatego, że ta akcja pokazała, że zawsze tam, kiedy stoimy po słusznej stronie, kiedy pokazujemy, że jesteśmy przeciwko komunizmowi, pokazujemy, jakie są nasze wartości, to jesteśmy doceniani na świecie i tego nie robimy, tego nie robi nasza dyplomacja, tego nie robi nasze państwo, dlatego między innymi tak mało mówi się o Polsce. I telewizja Idź Pod Prąd to zrobiła i no, okazało się, że są na ustach wszystkich, mówi się o was, mówi się o Polsce. To był też taki okres, no, zbliżało się Święto Niepodległości, więc od razu w związku z tym zaczęto więcej mówić o tym wydarzeniu. Także no, to było coś wspaniałego, to także pokazało, zaprzeczyło temu, co ja niestety często słyszę, między innymi takich wśród dyplomatów i Polaków, chociażby tutaj na Tajwanie, a my to tam nie mówmy za dużo o naszych historiach, o tej naszej walce z komunizmem, bądźmy tacy bardziej no, progresywni, mówmy o czymś, jakichś osiągnięciach. No my tych osiągnięć nie mamy, bo nie mamy żadnego BMW-da, Mercedesa czy innego giganta, nie mamy się czym chwalić, ale o tym, jak walczyliśmy z komunizmem, to nie mamy mówić, że to jest niewskazane. Także Idź Pod Prąd pokazało, że nie, to są bójdy na resorach, tak właśnie mamy mówić o naszej przeszłości, ale także odnosić to do teraz, pokazać, że tych wartości jesteśmy gotowi bronić teraz. Także to było naprawdę coś wspaniałego. Jeżeli chodzi o Polskę, to też się zgadzam. Znaczy dla mnie takim, nawet osobiście też, takie pobudzenie chyba, dla mnie to był taki ostateczny moment zrozumienia, że dobra zmiana to jest żadna zmiana, że obietnice PiS to są puste słowa i nic więcej. I ja myślę, że coraz więcej ludzi sobie z tego zdaje sprawę, coraz więcej środowisk. Stąd też ta inicjatywa księdza Rydzyka, która mam nadzieję, że będzie czymś więcej niż tylko taką próbą szantażu PiSu i ubrania czegoś, a że rzeczywiście no, zaczną się organizować i stworzą jakieś no, takie no, zagrożenie nawet dla PiSu pozwolą chociażby temu swojemu środowisku no, w większym stopniu otworzą oczy. Także to takie przebudzenie, coraz więcej wszystko to, co robi PiS i mówi PiS, no, oni mówią jedno, robią drugie.